for the love of the game. It's for the love of the game. For the love of the game. When I'm on the court, swoosh the ball. When I'm on the track, passing all of y'all. When I'm in the car, I move too fast. Foot to the pedal, I'm mashing that gas. Watch me swerve side to side. Whoever said I'd lose, lie. Thought you knew, thought you'd know. Players, that's just how we roll. You are cold, I am hot. I just have what you do not. I'm in the lights, I'm in that spot. Go drive your boat while I ride my yacht. Don't get it twisted, I love this. When I'm in the ring, you see my fist. Look at my robe, look at my trunks. Leave you off in the corner slow. For the games and the games that we play. Siatkarska integracja, siadykarska, dlatego że gramy w piłkę siatkową klasyczną i w piłkę siatkową na siedzącą. Od 13 lat niezmiennie w tej formule, na tym samym miejscu, w tym samym czasie sportowcy pełnosprawni, sportowcy z niepełnosprawnościami razem gramy, razem spędzamy czas. W tym roku ta formuła rozgrywania zawodów jest nieco inna. Powód jest oczywisty. Powód to pandemia, powód to zaraza. Ze względu na ograniczenia i nasz turniej jest ograniczony. Nie zobaczymy od względów oczywistych zawodników z zagranicy, tak jak to miało miejsce co roku. Ograniczyliśmy również zasięg terytorialny. W zasadzie spoza naszego regionu będzie nieliczna grupka reprezentująca inne niż dolnośląskie zawody. Skąd mamy? Drużyny siedzące to kadra kobiet, reprezentacja Polski. To jest drużyna, z której nie mogliśmy zrezygnować. Dziewczyny tutaj rozpoczęły swoją historię 13 lat temu, jeszcze jako dolnośląska kadra. Pierwszy raz zagrały, one są tutaj zawsze obecne. Ja sobie nie wyobrażam turnieju bez tej drużyny. Zawsze nasza obecność podnosi rangę każdego turnieju. No tak naprawdę jesteśmy nowo stworzoną, na nowo stworzoną kadrą kobiet, więc jest to dla nas doskonała okazja do tego, żeby zgrać się, żeby popróbować. A że są fajne drużyny przeciwne, no to możemy sobie mniej więcej na wyrównanym poziomie pograć. Tym bardziej, że w przyszłym roku przed nami Mistrzostwa Europy, więc jak najbardziej trener bardzo się stara, nawet w czasach pandemii, razem z naszym fizjo przekazać nam wiedzę. I my ją tutaj będziemy wdrażać, więc jak najbardziej tego typu turnieje są nam bardzo potrzebne. Kolejna drużyna to zaprzyjaźniony z nami Start Wrocław. Świetna atmosfera przede wszystkim. Od tego zacznijmy. Gramy drużynowo. A to już chyba jest 12 raz, jak się nie mylę. Chyba tak. 12 lat, tak. Impreza jest pierwszorzędna. Mówię, nie na wszystkich byłem, bo chyba ze 3 ominąłem, ale bardzo żałuję tego, bo naprawdę organizacja, no to jest naprawdę fajnie. Jedne z najlepszych zawodów w ciągu roku chyba, nie? Drużyna, z której się ogromnie cieszę, bo to jest drużyna moja. Urodziła się nam w trakcie tych turniejów, bo tu właśnie mocno trenują przed najbliższym meczem. Nazywają się Gwarek Wilków. To traktuję to jako rehabilitację, bo nie ma takich ćwiczeń, gdzie się tak kręgosłup w każdą stronę trzeba poruszać.
Wiadomo, no, jest to jakieś odskocznia od życia. Zawsze się wyjdzie, spotka z fajnymi ludźmi. Każdy sport jest zabawą, a tutaj jeszcze o tyle nam sprawia to przyjemność, że możemy się wszyscy spotkać. Spotykamy się w tej chwili dwa razy w tygodniu i integrujemy się. Grają osoby na stojąco, znaczy na zdrowe i grają osoby niepełnosprawne. Invictus Team to chłopaki, z którymi zaprzyjaźniliśmy się w tamtym roku, drużyna weteranów. Oni są pozbawieni w tym roku jakby możliwości grania. Te wszystkie imprezy, które gdzieś tam mieli, no, z przyczyn oczywistych nie odbywają się, mieli gdzieś uczestniczyć w zawodach międzynarodowych. Stąd prośba, żeby mogli gdzieś się jakby poruszać, spełniamy tę prośbę. Tutaj naprawdę świetna atmosfera, poza tym to nasza szansa, żeby ograć się jako zespół. Wznieść na kolejny szczebel umiejętności. Natomiast siatkówkę klasyczną ograniczyliśmy do drużyn lokalnych. To będą drużyny tutaj lokalne. I cóż, teraz mogę powiedzieć, niech wygra najlepszy. Wygracie? Taki jest plan. Wygramy. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Po to przyjechaliśmy, nie? Chcemy. Nie. Musimy. Na pewno będzie 2-0. A kto wygra? Polska! Nie mogę pominąć tych osób, instytucji, dzięki którym turniej się odbywa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski wspiera od lat, ponieważ uważamy, że sport jest bardzo ważną rzeczą, nie tylko dla ludzi pełnosprawnych, jak również dla niepełnosprawnych. Dla wielu z nich jest to cel ich życia. Oni trenują z myślą, przez cały rok z myślą o zawodach. I to jest, że tak powiem, dowartościowanie osobowości. Jest to bardzo ważne. Trudno by było nie uczestniczyć w tak wspaniałej inicjatywie. Bywamy już tutaj od 5 lat. Zawsze czujemy się dobrze, zawsze doceniamy tą wspaniałą atmosferę, integrację, która tutaj się odbywa. I co najważniejsze, siatkówkę na naprawdę wysokim poziomie podczas tego turnieju można zaobserwować. Osoby, które z dysfunkcjami, które chcą walczyć, które widzą w tym sens i rehabilitację, no to jest mi na pewno, jestem podbudowany i dlatego bardzo chętnie wspieram takie inicjatywy i organizacje. W tym roku turniej, specyficzny turniej integracyjny w dystansie, ale myślę, że mając na uwadze życzliwe instytucje, które nas wspierają, że już teraz mogę zaprosić na turniej w przyszłym roku. Obiecuję, że postaramy się go zorganizować już w pełnej krasie, tak żeby ta integracja była pełna.